Cześć, witajcie, z tej strony GRID. E, powoli zbliża się koniec maja. Pomimo, że jeszcze parę dni zostało, to i tak, wiecie co, odwaliło się tyle chorych akcji, tyle nieciekawych rzeczy w naszym gamingowym świadku, że myślę, że wielu z graczy zapamięta ten miesiąc niezbyt dobrze. E, ciężko to wszystko zebrać w jeden materiał, ciężko tutaj Ogarnąć to wszystko tak w pigułce, ale postaram się wspomnieć chociaż o tych kilku najważniejszych i co, nie będziemy trzymać się chronologii. Stwierdziłem, że po prostu sobie zaczniemy od naszego podwórka, od rzeczy niefajnych, które się u nas wydarzyły, od rzeczy, które podłapały nawet zagraniczne media i Leciutko się z tego naśmiewają. Także zapraszam do oglądania i lecimy z tym koksem. Na początek mamy bardzo fajną akcję chłopaków z M2 Podcast, mianowicie Polish Hour Prizes. Zapewne słyszeliście, jeżeli nie, no to tak w bardzo dużym skrócie: chodzi o zmniejszenie cen na Steam, w zasadzie ich. Uregulowanie poprzez zaktualizowanie kursu złotówki. Akcja bardzo fajnie się rozchuć dała, powiem wam, sporo. Mm, innych redakcji ją podchwyciło, się przyłączyło. Z początku z tego, co udało mi się wyszperać. Również chłopacy z Łowców mm, gier, w tym brali udział, ale kiedy akcja nastała się medialna, kiedy zaczęło się robić o niej głośno, postanowili zrobić tak naprawdę identyczną akcję, pomimo że twierdzą, że nie. Kurs na Steam. No i teraz pytanie, słuchajcie, czy w świecie lepiej przyjmie się Polish Shower Prizes czy kurs na Steam? No wiadomo, że już samym hashtagiem akcję ograniczyli do tylko i wyłącznie Polskiego rynku. To jest z no, Absurdem, ponieważ chodziło nam o zbicie cen na Steamie, a nie tylko pokrzyczenie sobie w naszym grajdołku. Ne? No ale mało tego, słuchajcie, żeby nie było za pięknie, hmm, przypisali sobie zasługi chłopaków San Kwadrat Podcast napisali w swoim oświadczeniu, zresztą zaraz o tym puszczę wam kawałek yy, materiału Arkadikusa, który o tym mówi. No ale tak w skrócie. Przypisali sobie zmniejszenie cen gier, których cena zmalała przed odpaleniem jeszcze kursu na Steam. Takie wiecie. Zaczęło działać, nim w ogóle o tym pomyśleli. Nie? No a żeby jeszcze tego było mało, pod swoją akcją podpieli reflinki do yy, GG Deals, nie? Czajcie, walczycie o zmniejszenie cen na Steamie, ale podpinacie reflinka, żeby coś na tym zarobić i sprzedać yy, grę z jakichś deali, nie? Słuchajcie, no kurwa. Nie, no słabe to trochę. No słabe zagranie, chłopacy. I mam nadzieję, że jakoś w końcu się to uda ogarnąć i Faktycznie Polish Hour Prizes się przebije i stanie na nogi. No a teraz dajmy się wypowiedzieć tutaj Arkadi Kousowi. Już wspomniałem, no chociaż nie podoba mi się akurat pewna nieścisłość. Na jednym z paneli, gdzie wymieniane są gry Felwidek, like Little Kitty Big City, Hades 2 czy Hellish Quart, które rzekomo, no tak jak tam pisze zyskały obniżki regularnych cen dzięki interwencji polskich graczy oraz akcji hashtag Kurs na Steam. No nie, akcja, jak i nowy hashtag powstały 13 maja, a obniżki zostały wprowadzone jeszcze przed 11 maja, bo wtedy właśnie M2 opublikował nawet pomocne grafiki z wprowadzonymi już zmianami cen. No znamy po prostu linię czasu, timeline i akcja Kurs na Steam wystartowała po obniżeniu tych wszystkich tytułów, ty, cen tych wszystkich tytułów, które właśnie obniżone zostały dzięki akcji hashtag Polish Hour Prices, która znów brzmi o wiele, wiele, wiele lepiej niż hashtag Kurs na Steam. No i... Do tego słuchajcie, jeszcze się rozpętała całkiem spora twitterowa bitewka, gdzie chłopacy z łowców gier robią teraz z siebie wielkie ofiary, ponieważ ludzie ich atakują, i twierdzą, że tu nie chodzi o to, że oni sobie cokolwiek przywłaszczyli, tylko chodzi o dobrograczy. No gówno nie o dobrograczy. Chodzi. Kurwa, chcieli sprzedać, podpiąć się po akcję i sprzedać parę dili, które mają, a nie dobrograczy. No ale dobra. Przejdźmy sobie może do kolejnej rzeczy, zanim mi tutaj ciśnienie zbyt mocno podskoczy. Tutaj trochę informacja łączona, ponieważ dotyczy CD Projekt Red, ale też w drugiej części będzie wzmianka o nowym Assassin's Creed, chociaż głównie chodzi o pracownika Redów. Omawiałem to dosyć dokładnie w poprzednim filmie. Chodzi oczywiście o aferę menstruacyjną czy też nagrodę menstruacyjną. Jak wspominałem, podłapały to też zagraniczne media. I to, no, nie najmniejsze. Chłop ma 370 tysięcy subskrybentów. A propos do wszystkich materiałów, z których korzystałem, gdzieś w komentarzach przypnę Wam linki, jeżeli byście chcieli ciut więcej na ten temat posłuchać lub zobaczyć. No i tak wygląda opis nagrody menstruacyjnej. oh yes, i've understood that there are many a chronic case of death by period. Yeah, hey, have you seen jane today? yeah, oh, i haven't heard. no, what's going on? jane died. what do you mean, jane died? she had an extra flow period and passed away. Oh, you're kidding me? no, blood loss. it's an epidemic. see the project red. help us, please. help us. and that was a quote, by the way. From their Director of Culture, Diversity and Inclusion, aka a made-up job for a made-up person where they're burning money and also destroying their company in the process. You go, CD Project Red! No, i taki właśnie sposób są postrzegane ostatnio ruchy CD Projekt Red. Zaskakujący, że nigdzie na naszym polskim giereczkowie się o tym nie mówi, chociaż z drugiej strony, nie wiem, może są obawy przed dealami? Nie sądziłem, słuchajcie, że nie ma twórców na polskim YouTubie, którzy by się nie bali, tak? Stracić deala. No, ale widocznie tak jest. Albo po prostu w Polsce to przeszło na tyle bez echa, że nikt o tym nie usłyszał. Może i tak jest, nie wiem, Postaram się nie oceniać, chociaż pewne wnioski mi się cisną na usta, no ale mogę się mylić, więc się zamknę. No i tutaj druga część odnośnie CD Projekt Red, łącznie z połączeniem z Assassin's Creedem, chodzi o pana Michała Kalisza, który wydaje mi się, że całkiem z sensem napisał. No ale widocznie albo publika go przytłoczyła, albo pani dyrektor od Równości, z które, jak wiemy, takie stanowisko występuje u Redów, kazała mu zmienić front i grzecznie przeprosić. No ale posłuchajcie. With that. But we had this one guy, Michael Kalis, who tried to speak out about assassin's creed choosing to use yusuke and he essentially got bullied into apologizing for it so he, this was his original tweet from about four days ago he said the concerns and criticism around assassin's creed shadow are valid and i personally think it might disrespect japanese culture with the provided histor uh, historical inaccuracy people especially japanese people have full right to oppose trends like this so this is a guy just sharing a very sound normal rational opinion then he had to put out this statement I've noticed criticism regarding my recent comment about Assassin's Creed Shadows. After reflecting on it and reading your responses, I realize I owe you an apology. First of all, I acknowledge that I am not qualified to share statements or discuss such topics. Your feedback has highlighted the importance of being more informed and respectful in my opinions. It has also shown me that we should be more open to new ideas and not restrict ourselves to much while creating new worlds. We all draw inspiration from a wide range of media and that's great. I appreciate your patience and understanding. I've learned something valuable and will strive to do better in the future. No i teraz zastanówmy się. Nie sądzę, żeby tutaj jakiś hejt, czy, czy też opinie innych ludzi wywołały reakcję u pana Michała na tyle silną, żeby. Takie sprostowanie napisać. Nie wiem, oczywiście to są tylko i wyłącznie moje przypuszczenia, ale nie wiem, czy tutaj nie było czasem jakichś nacisków firmowych z góry. A jeżeli takowe były, no to słuchajcie, bardzo źle świadczy to o tym, w którym kierunku idzie CD Projekt Red, a także pozostawia dość spore obawy, jeśli chodzi o ich nadchodzące tytuły. Przykro mi, że pan Michał musiał się wycofać z, ze swojego pierwszego tweeta, ponieważ był on bardzo stonowany i wydaje mi się, że był rozsądny. Nikogo tam nie atakował. Napisał o swoich obawach i myślę, że o bardzo racjonalnych obawach. A mimo to został zmasakrowany i przymuszony do napisania tego drugiego statementu. Good job, pani dyrektor. Good job. Kolejna informacja. Nie jest to tyle sprawdzona wiadomość, co po prostu gdybanie. Tylko, że skoro pojawiło się gdybanie, Ktoś musiał mieć jakiś powód, żeby zacząć gdybać, nie? Znalazłem to na stronie PPE i chodzi o Epika. Tak, tego Epika, który tyle gier rozdaje za darmo. Tytuł gry. Tytuł gry, przepraszam. Tytuł artykułu, oczywiście, nie gry. Gry od Epic Games za darmo, ale czy na zawsze? Przygotowanie gruntu pod wprowadzenie. I w skrócie, sam artykuł. Wspomina o tym, że no, bardzo wielu z nas ma kolosalne biblioteki na Epiku. Epik bardzo dużo tych gierek rozdaje i w pewnym sensie nas do siebie przywiązuje. Ale co jeżeli to jest część strategii mającej na celu wprowadzenie abonamentu? No, słuchajcie, no, powiedzmy, że ktoś tam ma, nie wiem, 10, 20, 50, 100 gier w swojej bibliotece. No, jeżeli Epic by zdecydował się teraz na wprowadzenie abonamentu, załóżmy, nie wiem, 10, 20, 25 zł. Mam wrażenie, że sporo osób by się zdecydowało, nie? Może byłby jakiś szub, może trochę krzyku by było, ale myślę, że wiele osób by się zdecydowało zapłacić, także Czy tak jest faktycznie? No nie wiem, pewnie dowiemy się w najbliższym czasie. Oby nie. Ale tak jak już mu wspomniałem na początku, skądś ta informacja musiała się wziąć? Coś musiało się wydarzyć, co dało do myślenia tutaj akurat redaktorowi. Być może jakiś przeciek, być może jakieś coś tam ktoś minął uszu, wspomniał. A nawet jeżeli nie było takich planów, to kto wie, czy właściciele Epika nie pomyślą sobie: e, to w sumie nie głupi pomysł, może zaróbmy na tym parę złotych. Jeżeli ktoś nie ma zamiaru płacić, niech lepiej zbytnio się nie przywiązuje do Epic Games, bo być może zaraz się dowiemy o wprowadzeniu nowego abonamentu. Lecimy dalej. O tym dość sporo wspominałem podczas relac relacjonowania wojny między graczami Helldivers a Sony Playstation, ale myślę, że jeszcze kilka słów tak na koniec chyba tej zawieruchy warto dodać. Ee, zarówno Helldivers, jak i Ghost of Tsushima e, wciąż są w wielu krajach niedostępne. Pomimo, że nie ma potrzeby łączenia kont e, Steam z kontami PSN, to Wciąż te niecałe 180 kraj, krajów jest zablokowane. Sprzedaż tych gier jest w nich zablokowana. Aczkolwiek tutaj z PPS ponownie, schowajmy panie, żeby tutaj nie rozpraszały mnie za bardzo, dostajemy informację, że Helldivers 2, popularna strzelanka, powoli wraca do krajów, z których została usunięta. Tak więc, sytuacja się powoli normalizuje, no ale wciąż yy, daleko do pełnego zwycięstwa. A z drugiej strony uważam, że jest to trochę zwycięstwo perusowe, ponieważ to wszystko co się wydarzyło tak naprawdę od 3 maja, jeżeli się nie mylę, to cała zawierucha z helldiversami, z kontami PSN, z banowaniem krajów, z banowaniem yy, graczy, bo tak, bo takie sytuacje już były dosyć częste, że gracze, którzy mieli konto PSN, zostali zbanowani z Helldiversów bez jakiegoś konkretnego powodu. Zrobiła na tyle dużo złej krwi, że ten cały hype na Helldiversów opadł. Ja też już nie mam z takiego. Hejpu, nawet już nie odpalam helldiversów. Kiedyś praktycznie codziennie zasiadałem, żeby chociaż jedną misję zrobić, popchnąć do przodu. Teraz nie odpalam, nie odpalam, bo naprawdę mam dość tego wszystkiego, co się działo na początku miesiąca z helldiversami, i na tyle mnie to zniesmaczyło, że na pewno wrócę do tej gry, ponieważ jest to dobra gierka i naprawdę. Zajebiście się w nią gra, przysparza całkiem sporo pozytywnych emocji. Ale jeszcze nie teraz. Asus. Asus zaszalał i zrobiła się niemała afera, jeśli chodzi o tą firmę. Tutaj akurat oglądamy Gamers Nexus. Koleś ma ponad 2 miliony subskrybentów. I wytoczył osobistą wojenkę Asusowi, co dla Asusa niestety się nie skończyło zbyt dobrze. Zaraz wam opowiem o co chodzi, ale wpierw posłuchajmy, co Gamer Nexus ma do powiedzenia. Pieces. And we wondered what the damage could be. So Asus sent us this photo of the, uh, damage. You might not be able to see it. Again, we had to check our own photos to make sure they didn't cause it, but that microscopic din was in fact from us and they wanted to charge us $200 for that din we didn't even ask them to fix that part we didn't even notice that part that's how small it was also they never addressed the problem we sent it in for only that thing that they decided to find to us in combination with the emails from our viewers and with the recent story about that video card with the insane charge related to that was it I teraz w skrócie. Ten kawałek wam puściłem, żebyście mniej więcej wiedzieli, dlaczego Asus odrzucił reklamację. Ponieważ w tym urządzonku nie, nie działała gałka, po prostu pływała. Wszyscy, którzy używają padów, mniej więcej wiedzą, o co chodzi. I odesłali. Na reklamację, jako że reklamacja Asusa jak najbardziej uwzględnia Wymianę drążka, i Asus odrzucił reklamację właśnie ze względu na to kolosalne uszkodzenie, które praktycznie bez mikroskopu lub porządnego zbliżenia jest niezauważalne. Dodatkowo chciał obciążyć Nexusa 200 dolarami za naprawę. I teraz tak, fakt faktem, cała ta akcja była w pewnym sensie i po części ustawką, ponieważ chłopacy się tutaj dość mocno przygotowali, robili zdjęcia, robili dokumentację techniczną, dopiero wtedy odesłali do ASUSa produkt na reklamację. I słuchajcie, boksowali się z nimi dość długo. Tutaj cały film jest o tym, o wymianie maili, o tym co było w tych mailach. W końcu się udało, ale to też za chwilę. Polecam obejrzeć sobie cały materiał, ponieważ jest naprawdę dość rzeczowy i chłopacy tutaj bardzo dokładnie cały proceder opisują. Tutaj drugi przykład też jest wspomniany właśnie w tym poprzednim filmie. Chłop wysłał na reklamację kartę. Ponieważ było jakieś wyszczerbienie na zaczepie, obawiał się, że to może mieć wpływ później na działanie. Może doprowadzić do jakichś niebezpiecznych sytuacji. No i wiadomo, no, 4090, nie jest to tania karta. Tyle, że chłopa obciążyli 3758 dolarów za naprawę. To jest, to jest wycena naprawy. Gdzie sama karta kosztuje niecałe 3000 dolarów. Czajcie? Za naprawę prawie tysiaka więcej sobie policzyli niż za nową kartę. No, Asus się rozbrykał, rozbrykał i to mocno. Ale już 2-3 dni później. Asus przeprasza za problemy z gwarancją i wymuszanie opłat. Na firmę spadła lawina krytyki. Także szczęśliwie tutaj przyszła kryska na matyska. No, dzięki właśnie takim kanałom jak Gamers Nexus udało się no, sprawę dość szybko rozwiązać. Pytanie, ilu klientów udało się oszukać Asusowi? I powtórzę po raz kolejny. Bardzo złym kierunku to wszystko idzie. Także bądźcie czujni. No i ostatnia sprawa: Assassin's Creed Shadows. Assassin's Creed Shadows przydaje się podobno jak świeże bułeczki, mimo że nie pokazano gameplayu gry. E, tutaj mamy z Eurogamera artykuł. E, nie mamy co prawda jeszcze żadnych oficjalnych danych. E, tutaj tylko jest artykuł bazowany na przeciekach. Niestety jestem w stanie w to uwierzyć, gdzieś dzisiaj chyba oglądałem materiał też Asmongolda, już nie będę tutaj go wrzucał, bo gdzieś mi uciekł. E, dużo ludzi kupuje tą droższą edycję. Ludzie nie kupują tej za 70 dolarów, tylko kupuje tą droższą edycję, co no jest bzdurą, no jest kompletną bzdurą. Już nawet nie będę wspominał o tym, że kupowanie Asasyna w przedpremierze no jest w ogóle jakimś kretynizmem. Nikt z nas nie wie co z tej gry będzie. Nie było żadnego gameplaya. A demko? Demko to sobie mogą zrobić nawet w kosmosie i nie będzie to miało żadnego wpływu na, gry, na grę, przepraszam, nie? Nie chcę tutaj marudzić już o jego wyglądzie. Naprawdę mam to w tyłku: czy on jest biały, czarny, żółty, czy niebieski. O tym zostało już powiedziane tyle, że ja chciałbym wspomnieć właśnie o czymś innym, także: Assassin's Creed Shadow. Specjalnie wbiłem na sklepu Ubisofta. Nie, nie jestem zalogowany. Wersja standardowa, 290 zł złota 440, no i Ultimate 540, kurwa skąd oni te ceny biorą, no masakra, co? Teraz wydaj w preorderze 5,5 yy, stówy na grę, która może okazać się gniotem, nie? Ale oczywiście możesz dostać yy, Ultimate Edition za darmo. Za darmo, jeżeli wykupisz premium za 74,90 miesięcznie. Czyli słuchajcie, w ile? W niecały rok by im się to zwróciło, nie? Cena najdroższej wersji gry. Czemu premium? Ponieważ sobie sprawdziłem, jeżeli weźmiemy klasika to w Klasiku, w subskrypcji Classic, nie mamy najnowszych tytułów. Dopiero jak weźmiemy sobie premium, mamy wszystkie ich hity, nie? Avatar, Prince of Persia, Skull and Bones, Star Wars Outlaws i Assassin's Creed Shadows. Wiecie co? Większość tych gier jest dość mocno pociśnięta, jeśli chodzi o ich jakość, o ich grywalność. I mocno się obawiam, że z Asasynem może być podobnie. Ale póki ludzie będą idiotami i póki będą kupować w preorderach gry za takie kwoty, to Ubisoft będzie miał to w dupie, bo i tak będzie musiał opłacało, nawet wydać jakiegoś krapa. Masakra, co? Jeszcze o jednej rzeczy odnośnie asasyna chciałbym wspomnieć, ponieważ y, wielu ludzi tutaj się powołuje, że Ubisoft miał eksperta podczas tworzenia Assassin's Creed'a, kry, <gryda> Creed y, który czuwał nad y, poprawnością historyczną, tak? No, miał. Pani Sashi Schmidt-Hori. I teraz słuchajcie. Nie wiem. Poczekajcie. Czy, czy mi, nie wiem, czy mi przetłumaczy tak duży kawałek. No nie. Spróbujmy stąd. O, tutaj już da radę. I czym to się zajmuje nasza pani Schmidt-Hori? Interesuje się badaniem sposobów, w jaki płeć, seksualność, cielesność i władza są przedstawiane i negocjowane w japońskich narracjach i ilustracjach sprzed XVII wieku. Moja pierwsza książka, opowieść o uwielbianych chłopcach: miłość męska w średniowiecznych japońskich narracjach. Dotyczy średniowiecznych opowieści o młodych adeptach buddyjskich, młodych mnichach, oczywiście które często przedstawiają romantyczne relacje między mnichami buddyjskimi a nastoletnimi chłopcami. Kurwa, czy to nie podlega pod jakiś paragraf? Słuchajcie, no wydaje mi się, że tak, nie? Także tak, to jest ekspert, który czuwał nad Assassin's Creedem. Myślę, że daje to nam jakiś pogląd, co możemy znaleźć w grze. Ja wysiadam, ja podziękuję. No dobra, i na chwilę obecną tyle. Jeżeli coś ciekawego jeszcze by się pojawiło, z pewnością postaram się dograć jakiś materiał na ten temat, a na tą chwilę się z Wami żegnam. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi i do zobaczenia. Na razie.